Cześć, dzisiaj mamy specjalnego gościa. Naszym gościem jest Łukasz Gieczewski, dyrektor delegatury Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy, delegatura w Giżycku, tak? Dobrze? Zgadza się, tak. Witam serdecznie. Potocznie ja zawsze mówię Urząd Żeglugi w Giżycku, no ale to pełna nazwa jest jaka jest. Dzięki, że zechciałeś nas odwiedzić. Dziękuję za zaproszenie. Słuchajcie, Urząd Żeglugi Śródlądowej brzmi groźnie. Normalnie jak inspektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej wchodzi mi na pokład, no to mam lekki stresik. Dzisiaj jest miło, aczkolwiek Łukasz też już skontrolował nam dokumenty, sprawdził. Tak jest, już jesteśmy. Powiedz mi, czym się zajmuje taki Urząd Żeglugi Śródlądowej? Na początku należałoby zaznaczyć, że takich urzędów jest 8. Z tego 3 główne i pozostałe to są delegatury. Czym się zajmujemy? Zajmujemy się nadzorem nad bezpieczeństwem żeglugi. To takie bardzo, bardzo ogólnikowe troszeczkę stwierdzenie, ale takie są zapisy mówiące o nadzorze nad bezpieczeństwem żeglugi, weryfikacją ustalonej głębokości tranzytowej, czy na przykład szlak, który został wystawiony przez administrację drogi wodnej, jest dobrze ustawiony, tak? Czy są odpowiednie znaki. Kontrolujemy oprócz tego dokumenty statków, czy to żeglugi profesjonalnej, czy sportowo-rekreacyjne, jachtów żaglowych, motorowych, skuterów wodnych. W zasadzie wszystkiego, co porusza się tutaj u nas na naszych wodach. Czyli generalnie możemy się spodziewać, że jak będę sobie płynął, pojawi się wasza motorówka, podpłynie, zapali bomby, tak? To macie prawo, że tak powiem, tak, je skontrolować. Tak. Powiedz mi, co kontrolujecie podczas takiej kontroli? Przede wszystkim kontrolujemy dokumenty, czyli tutaj tak jak mamy dokumenty. To zrobię potem zdjęcie i powiększenie, widzimy. Nie? Dowód rejestracyjny. Tak, to jest dokument rejestracyjny. W przypadku, gdy statek jest tylko i wyłącznie sportowo-rekreacyjny, nie służy do wynajmu, do czarteru, to tylko i wyłącznie dokument rejestracyjny. W przypadku statków komercyjnych, czyli tych jachtów komercyjnych, kontrolujemy dokument rejestracyjny, badanie techniczne oraz uproszczone świadectwo zdolności żeglugowej, czyli dokument bezpieczeństwa, który tutaj mamy. Ale to ograniczamy się w tej chwili tylko i wyłącznie do statków sportowo-rekreacyjnych, bo na statkach żeglugi profesjonalnej, czyli tej białej floty, kontrolujemy jeszcze świadectwa pomiarowe, dzienniki pokładowe, żeglarskie książeczki pracy i jeszcze tam kilka dokumentów, które są w tym zestawie. Ale rozumiem, że jeżeli płynę łódką, na które są potrzebne uprawnienia, też masz prawo sprawdzić, czy je posiadam. Tak, oczywiście, uprawnienia to przede wszystkim. Tak na przykład jak jesteśmy tutaj w tej chwili na tym houseboacie, no to wiadomo, jest zapis ustawowy mówiący o tym, że na jachtach, których długość nie przekracza 13 metrów, konstrukcyjnie nie przekracza 15 km na godzinę oraz moc silnika nie przekracza 75 kW, no to nie trzeba mieć żadnych uprawnień, trzeba mieć tylko i wyłącznie przeszkolenie, jeżeli jest to jacht czarterowany. To trzeba mieć przeszkolenie, jeżeli nie, no to armator, czyli właściciel nie musi mieć żadnych dokumentów. A wyposażenie na przykład takie, czy mam koło ratunkowe, czy mam kamizelki, czy mam apteczkę, gaśnicę? Też. Wyposażenie. Łatwiej jest, gdy mamy zapisane wszystko w dokumencie bezpieczeństwa, jeżeli jest to jacht czarterowy, tam jest wszystko wymienione. Gaśnica, apteczka, ile mają być tych gaśnic, jakiego napełnienia, ile ma być kół ratunkowych, kamizelek ratunkowych, wszystko jest tutaj konkretnie wyszczególnione, czy ma być wiadro nietonące, czy ma być toporek, w razie czego, gdy jest potrzebny, czy mają być jeszcze jakieś dodatkowe rzeczy. To jest tutaj wyszczególnione w dokumencie bezpieczeństwa, natomiast jeżeli jest to jak typowo rekreacyjny, też oczywiście to wszystko sprawdzamy, tylko po prostu nie ma tego wyszczególnionego w dokumencie. A powiedz mi taką rzecz, bo za wszystko, że tak powiem, na pokładzie odpowiada kierownik statku, tak? Potocznie tak. Tutaj zwany czasami sternikiem, ja wolę używać kapitan, bo panie kierowniku, to mi sąsiedzi niektórzy pod sklepem mówią rano. Dokładnie. Ale do czego zmierzam? Przypuśćmy, że wziąłem tą łódkę w czarter, jest tak. Komercyjna, to akurat mamy z fajnej firmy od mojego kolegi z Chartery Mila, więc to jest super firma, więc tutaj taka rzecz się nie zdarzy, ale przypuśmy, że z jakiejś podrzędnej firmy wziąłem, no i nie mam koła ratunkowego, nie mam gaśnicy, a powinno być. Kto za to dostanie mandat? Mogę się tłumaczyć, że taką łódkę dostałem? Raczej nie powinienem nią wypłynąć, nie, prawda? Nie, bo to tak jakby
osoba, która odpowiada za ten statek, tak? W danym momencie, jak już jest ona wyczarterowana, czyli, znaczy mówi się, kierownik statku, tak? Bo tak jest określenie. Tak prawo o tym mówi. Tak, nie? Tak jest określone w przepisach, czyli kierownik statku, w tym przypadku sternik motorowodny, tak? Bo jesteśmy na jachcie motorowym. Biorąc taki sprzęt, odpowiada. Nie odpowiada za to osoba, która wyczarterowała tobie ten jacht, czyli właściciel, tylko odpowiadasz ty, jako osoba fizyczna, że wzięła ten jacht, nie sprawdzając, czy ma do tego, czy jest wyposażenie odpowiednie dla tego statku. Czyli ważne, żeby to wyposażenie przy czarterze sprawdzić. Zawsze. No i co? Mandat bym pewnie jakiś dostał. Zapewne tak. Z uwagi na to, że my również możemy wystawiać mandaty. Są to mandaty karnokredytowe w wysokości od 50 do 500 zł, w zależności od przewinienia. Nie ma konkretnego taryfikatora, więc tutaj w tym przypadku decyduje inspektor, czy było duże zagrożenie bezpieczeństwa, czy troszeczkę mniejsze. No i podejrzewam, czy, że tak powiem, ten, który popełni przewinienie, wyraża skruchę, czy się stawia, tak? Nie, staramy się każdego tak samo traktować, czy jest trudną klientem, że tak to ujmę, czy jest taki bardziej skory do rozmowy i naprawdę skruszony, że po prostu mógł o tym nie wiedzieć, bądź został zapewniony o tym, że takie coś miało, że ma te wyposażenia, aczkolwiek gdzieś tam mogło się zapodziać. Ale wiem, że w większości przypadków jest tak, że niestety, ale nie sprawdza się tego wyposażenia. Mhm. A powiedz mi właśnie, najczęstsze, to jest materiał głównie dla tych, co pływają bez patentu, bo bez patentu według mnie nie znaczy bez wiedzy, bo wiedzieć trzeba. Zresztą ustawa o żegludze śródlądowej w jednym z punktów mówi, że każdy ma umieć, nawet ten, który kajakiem pływa, prawda? Najczęstsze grzechy nas, bezpatentowców, żeglarzy, motorowodniaków, jakbyś powiedział, gdzie najwięcej wywijamy? No z osobami, które nie mają patentów, to chyba raczej rzadziej się zdarza niż z osobami, które posiadają te patenty. Jeżeli już mówimy na przykład o takich housebotach, no to faktycznie brak dokumentów, czyli brak dokumentów tych, które tutaj mamy akurat przed sobą, ponieważ osoby, które czarterują te jachty, czy te statki, nie dają dokumentów dla osób, które później będą tymi statkami pływać, tymi jachtami. Z uwagi na to, że rozumiem te obawy, bo boją się, tak, że gdzieś zginą te dokumenty, że coś się może z nimi stać, że zostaną zalane, że nie wiem, porwane, zniszczone i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, jest to jakiś tam później koszt wyrobienia znowu tych dokumentów. Natomiast tak, najczęściej brak dokumentów. Jeżeli chodzi o osoby, które nie posiadają te patenty, no to nieprzestrzeganie przepisów, jeżeli chodzi o zakazy falowania, prędkości w kanałach, tak. Oczywiście też notoryczny brak dokumentów. Najczęściej idzie w ruch artykuł 62 punkt 2, czyli kto wykracza przepisom przeciwko właśnie posiadaniu dokumentów, wyposażenia i oznakowania statku, także najczęściej idzie to. Jasne, no ta prędkość, no wiadomo, zwłaszcza chyba skutery wodnej motorówki, sam jestem motorowodniakiem i lubię tam odkręcić, no ale odkręcamy tam, gdzie można, tak? A nie ten. I o ile mnie pamięć nie myli, ja zawsze lubię, nie wiem, który to jest paragraf, ale to go wkleję, tutaj napis, który zawsze lubię na szkoleniach cytować, że bez względu na to, jakie są przepisy na tym regionie, kierownik statku jest obowiązany w taki sposób płynąć, żeby nie stwarzać zagrożenia. Tak jest, że to, że mamy tutaj na nie godzinie bez ograniczeń, to nie znaczy, że w każdych warunkach, przy każdym ruchu ja mogę te 100 na godzinę skuterem pędzić. Prawda? No nie, to jest tak zwana dobra praktyka żeglarska, tak. I tego się zawsze trzymamy. Tak się utarło i tak to powinno się stosować, tak wiadomo, no mamy silniki mocy od 200 do nawet 1000 koni, tak, więc... No to jest potężne. No tak, korzystajmy z tego, tylko korzystajmy z tego z głową. A powiedz mi, jak jest, bo jesteśmy akurat na Mazurach, powiedz mi, jak jest z pływaniem w nocy, bo to akurat to nie jest akwen, na którym często bywam, ja bliżej mam do Wrocławia, we Wrocławiu jest pięknie oznakowany, można w nocy pływać, jak tutaj u was jest? W tej chwili, jeżeli chodzi o oznakowanie nocne, to nie ma takiego oznakowania nocnego. Administracja Drogi Wodnej, czyli Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, w komunikacie nawigacyjnym, który niedawno wydały, nie
dopuściły do tego, aby taka żegluga mogła się odbywać, tak? Czyli nie ma w komunikacie zapisane, że jest dopuszczona żegluga nocna, tak? Więc tutaj no nie poruszamy się, nie mamy, jasne. Nie mamy przede wszystkim oznakowań nawigacyjnych, które byłyby przeznaczone też do żeglugi nocnej, tak? Jasne. Czyli na Mazurach do zachodu słońca, wieczorem ognisko, jakaś tawerna, tak jest, prawda? Tak, dokładnie. Oczywiście nie za dużo, żeby rano można było pływać, tak? Tak, dokładnie. Norma obowiązuje ta sama, co na drodze, 0,2. Tak. Potem już jest wykroczenie, wyżej jest przestępstwo. Te komunikaty powiedziałeś na stronie Wód Polskich. No to ja wkleję link, gdzie to... No, luksusowa wersja kajdanek. Zawsze jak nagrywamy, bardzo, bardzo przepraszam, zawsze jak nagrywamy, zapomnę wyłączyć dźwięk albo któryś z moich gości. To się dzieje zawsze. Wkleję ten link, gdzie sprawdzać te komunikaty, bo z tego co pamiętam, jeszcze przed majówką była sytuacja, że nie było wiadomo, czy otworzycie szlaki żeglugowe, był taki wysoki poziom wody. Tak, tak, to do ostatniej chwili w zasadzie 7 maja, z tego co się orientuję, to wyszedł komunikat, że stan wód już jest odpowiedni do żeglugi bezpiecznej. Także to też wkleimy, żeby żeglarze, motorowodniacy sprawdzali, bo to na morzu człowiek jest nauczony, tam na radiu podawane są komunikaty nawigacyjne, to mamy, tutaj trzeba sobie sprawdzić, ale jest XXI wiek. Więc mamy wszystko, Wody Polskie mają wszystko u siebie na stronach, także łatwy jest dostęp, nie ma problemu, jasne. Wszystko jest jasno i klarownie opisane. Dobra, bardzo Ci dziękuję za spotkanie, czego Ci życzyć? Spokojnych dyżurów, tak? Żebyśmy jak najmniej Wam broili, że tak powiem, krwi psuli, a Wy jak najmniej mandatów nam dawali. Przede wszystkim spokojnego sezonu, bo wiadomo, każdy sezon... jest takim sezonem bardzo trudnym, bo jest bardzo dużo, jeżeli chodzi o Mazury, to bardzo dużo tutaj turystów przyjeżdża, tak? Bardzo dużo osób chce korzystać z tej wody. Bardzo się z tego cieszymy, bo to rozwija turystykę, tak? Rozwijamy się. No, Giżycko jest takim miastem bardzo turystycznym, więc to też dla osób, dla przedsiębiorców jest dobre. Natomiast tak, uważajmy, bądźmy bezpieczni, bo i czujmy ten respekt do tej wody, bo woda nie wybacza, tak? I każdy jakieś... sytuacja taka bardzo ekstremalna może później dużo nas kosztować. Jasne. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Wszystkim Wam też życzymy udanego sezonu i do zobaczenia na wodzie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie.